Jak nie odkładać przyjemności na później? Cześć, witaj na Self Overflow. Dzisiaj pytanie od naszych widzów, czyli jak nie odkładać przyjemności na później, kiedyś pójdę na ryby i odpocznę, fajnie by było zwiedzić okolice w jakiś weekend, odpocznę na emeryturze, jak wyprowadzą się dzieci, to odpocznę, jak będę miał tyle i tyle na koncie, to nie będę musiał pracować. Te wszystkie rzeczy, które powtarzamy sobie, a które bardzo często nigdy nie nadchodzą. Jak nie odkładać? Tylko przynajmniej kawałek po kawałku zrobić coś tutaj i spróbować jakoś rozwiązać. Po pierwsze, przydatnym narzędziem jest tutaj technika bardzo fajnie zwizualizowana przez autora bloga WaitPatY, czyli zobaczenie tego na jak wiele różnych doświadczeń lub szans na doświadczenie mamy jeszcze czas w życiu. Bo wszystko wymaga czasu, wszystko zajmuje nam czas, czasami dosyć dużo tego czasu i zobaczenie, że ej, nie mam aż tak wiele okazji, może być przydatne. Bo powiedzmy te ryby. No prawdopodobnie, jeśli nie planujesz łowić Przeręblu, liczba możliwych terminów na wyjście na ryby jest dosyć ograniczona. Na tygodniu pewnie nie będzie praca, więc zostają weekendy. Z tych weekendów też nie wszystkie, bo pewne będą takie standardowe wzorce, które na pewno odpadają, więc to ogranicza możliwe terminy. I Może się okazać, że finalnie do końca życia zostało ci potencjalnie na przykład. 400 możliwych takich terminów. I teraz pytanie, jak wiele z nich chcesz wykorzystać? I świadomość, że każdy kolejny mijający, no to jest jeden z tych 400, może już pomóc to zmodyfikować. Podobnie na przykład z odwiedzinami do bliskich. Biorąc pod uwagę, jaka jest średnia długość życia, policzenie, ok, moja rodzina prawdopodobnie przeżyje jeszcze, licząc optymistycznie, tyle i tyle lat. Co daje nam prawdopodobnie taką i taką ilość spotkań? No, niekoniecznie jest to idealne, może chciałbym więcej, ale to muszę zmienić wtedy coś, żeby to złapać. Więc takie wizualne rozrysowanie sobie tego, zobaczenie, ile mam tych okazji i jak szybko te rzeczy tak naprawdę mijają, może być bardzo użyteczne, żeby zyskać odpowiednią perspektywę. Druga rzecz, stosowana niekiedy w formie zaawansowanej, spotkałem się z tym, że w Japonii dosłownie wsadzają człowieka do trumny, żeby to jego doświadczył, to przyjrzenie się scenariuszowi swojej szybszej śmierci. I żalu. Które może się tutaj pojawić? Uwaga, dla niektórych osób to może być bardzo ciężkie doświadczenie. Niektóre osoby nie mają totalnie przyrobionej tematyki śmierci, radzenia sobie ze śmiercią. Jeśli należysz do takich osób, no to oczywiście tu może być przydatne rozwiązanie tego, przepracowanie tego, być może pod opieką terapeuty, zanim w ogóle pójdziesz w żal czy śmierci. Ale warto jest przyjrzeć się. No dobrze, jeśli miałbym dzisiaj umrzeć, to czego bym żałował? Czego by mi najbardziej brakowało? Dlaczego. Nie robiłem tego albo robiłem czegoś więcej. Teraz jest to popularne powiedzenie, że nikt przy łożu śmierci nie żałuje, że nie pracował więcej. Skończyłem ostatnio biografię tego preczeta i mam wrażenie, że on akład mógł żałować, że na przykład nie pisał jeszcze więcej zamiast robić spotkania z fanami. No ale to była jego specyfika tak naprawdę umierania przedłużonego w czasie, kiedy miał świadomość wczesnego Alzheimera, który stopniowo zabijał mu możliwości twórcze. Natomiast, no, faktem jest, że takie przemyślenie, OK, czego bym żałował, bywa użyteczne, albo w momencie Ej, w sumie to bym nie żałował. No, jasne, fajnie byłoby robić czegoś więcej, ale koniec końców jestem zadowolony z tego, co mam. To też może dać bardzo fajne poczucie takiego domknięcia w życiu. Wiem, gdzie jestem, wiem, czego chcę, wiem, co zostało zrealizowane, i to jest też bardzo fajne pod tym względem. Po trzecie, przyjrzenie się efektywności celu. Takie. Czy faktycznie dana rzecz da Ci to, na czym ci zależy? Czy faktycznie te pieniądze pozwolą Ci na przykład lepiej zadbać o swój związek, czy może jedno z drugim nie jest powiązane? Bo bardzo często ludzie wybierają sobie cele, które nie są efektywne. Jak oszczędzę tyle i tyle pieniędzy, to będę mógł zadbać o rodzinę. No nie, jak dojdziesz do tego momentu, kiedy już tyle oszczędzisz, to możesz tej godziny nie mieć, więc zadbanie o nią będzie dużo, dużo bardziej kosztowne. Przydatne tutaj może być też czasami takie rozpisanie różnych celów jako obiektów ruchomych. Stosuję czasami takie zaawansowane podejście do organizacji czasu, bo my normalnie myślimy o czasie jako o budżecie. Mamy określoną ilość czasu i pytanie, jak to wydamy, ale alternatywą jest myślenie o czasie jako pewnego rodzaju polowaniu na zestaw ruchomych obiektów. Jak gonić za jednym, to inne się oddalają szybciej lub wolniej. Może być tak, że ok, dogonisz to ale tamte już się oddaliły tak daleko, że nie jesteś w stanie ich dogonić. Więc zrównoważenie tego bywa bardzo użyteczne i zrobienie sobie takiej mapy wektorowej i tego, jak poszczególne cele poruszają się względem siebie, może być tutaj użyteczne. I w końcu bywa przydatne wykorzystanie takiego modelu, który bardzo fajnie opisała Jennifer Hecht, modelu potłynnego podejścia do szczęścia, gdzie Zamiast takiego typowego myślenia, jakie mamy szczęście, czyli takie długoterminowe osiąganie celu, mamy podział na dobry dzień, ekstazę oraz dobre życie. I my najczęściej myślimy o szczęściu jako o takim dobrym życiu. Właśnie staram się, pracuję, żeby długoterminowo mieć takie, i takie efekty. Ale te wszystkie trzy elementy są ważne i ważna jest równowaga między nimi. Bo jak przesadzimy z dowolnym, to będziemy mieli braki w pozostałych i wcale tak zadowoleni nie będziemy. Jak mamy tylko i wyłącznie dbanie o dobre życie, no to nie mamy ekstazy, nie mamy dobrych dni i to nie do końca dobrze funkcjonuje. Za dużo dobrych dni, czy tym bardziej za dużo ekstazy, no może przełożyć się na konsekwencje z kolei dla dobrego życia, więc to warto równoważyć. Ale takie zrównoważenie tego i myślenie o tym w kategoriach np. czy w tym miesiącu ja już zadbałem o dość dobrego życia, owszem, ale też ekstazy oraz dobrych dni, czy to jest wartościowe. Tutaj, żeby rozwinąć to, dobre życie, czyli te wszystkie działania, które długoterminowo dadzą mi satysfakcję, napisz książkę, zasadź drzewo, cokolwiek, dobry dzień, Robię czegoś fajnego. To będzie czasami po prostu to, że leżę na kanapie i się obijam, i tyle. I jest mi z tym bardzo dobrze. Ekstaza, chwile bardzo intensywnych, mocnych przeżyć. Koncert intensywny, wspaniały seks, jakieś używki, różnego rodzaju rzeczy, które dają tu i teraz bardzo duże nakręcenie, no ale. Pewnym kosztem też często długoterminowo. I zrównoważenie tych elementów jest tym, co powinno Ci pomóc w tym, żeby nie przekładać przyjemności na później. Tylko równoważyć je, bardziej trochę teraz, trochę później. Ostatnią kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że część osób ma taką bawę, jeśli teraz trochę sobie popuszczę, dam sobie trochę luzu, to to całkowicie już mi rozwali życie. I uświadomienie sobie, że Ej, to, to nie działa w ten sposób, że możesz tu i teraz zadbać o pewną przyjemność, i to nie znaczy, że już. Całkowicie popuszczasz pasa, tylko no, masz pewien umiar w tym, może być dużo bardziej użyteczne. Więc pewien zestaw narzędzi do przetestowania, zobacz jak ci to się sprawdzi, daj znać w razie czego rozwiniemy temat. Na jakie pytania chcesz uzyskać odpowiedź? Self Overflow powstaje dla Ciebie i z Twoim współudziałem. Jeśli wiem, co Ciebie interesuje, jakie kwestie miękkie, jakie kompetencje miękkie Ciebie interesują, to jestem w stanie doporasować ten materiał pod Ciebie. W związku z czym, proszę pytaj. Pytaj w komentarzach do tego filmu, do innych filmów i im więcej pytań zadasz, tym większa szansa, że któryś z nich trafi na kolejny odcinek, na kolejny film i będziemy mieli okazję odpowiedzieć na to, co Cię interesuje. A przy okazji, jeśli chcesz, żeby ten kanał rósł, to zachęcam do tego, żeby lajkować, szerować, subskrybować. Udostępniajcie to jak najbardziej, jeśli możecie, bo to też zwiększa szanse na to, że pojawią się ciekawe pytania, które nawet by Wam nie przyszły do głowy, ale które mogą docenić inne osoby. Dzięki i do zobaczenia.